Przystępujemy do projektu poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców poprzez doświetlenie przejść dla pieszych, mówił na konferencji pod chmurką prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Szczególnie jest to ważne po zmroku, wtedy kiedy jest słaba pogoda, wtedy kierowcy czasami zbliżając się do przejścia nie widzą tych, którzy jako piesi też chcą skorzystać z tego skrzyżowania. Program doświetleń przejść dla pieszych to nie jest coś nowego, to jest coś, co kontynuujemy. Tylko w tym roku tak naprawdę okazało się, że mamy dosyć spory budżet na ten cel, więc możemy tak naprawdę wyjść z dużą liczbą tych inwestycji. Przeznaczyliśmy w budżecie miasta na ten rok dodatkowe środki. W tym roku właściwie będziemy mieli do czynienia z prawdziwą ofensywą zwiększenia ilości przejść dla pieszych, które będą odpowiednio oświetlone. Z kwotą 700 tysięcy złotych w budżecie będziemy realizować wiele różnych inwestycji. Sama idea i pomysł na to narodził się tak naprawdę po konsultacjach ścisłych z policją. Przy panu prezydencie powstała Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skład której oprócz zarządców drogi wchodzą właśnie przedstawiciele policji oraz przedstawiciele Biura Inżyniera Ruchu. Na tej radzie poprosiliśmy policję, żeby wytyczyła takie przejścia, które są najbardziej niebezpieczne pod kątem zdarzeń z udziałem pieszych. Na tej podstawie powstała lista priorytetowych zadań, które należy zrealizować. 14 z projektów jest w trakcie projektowania, natomiast konkretne projekty zostały również rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o wykonawstwo. W ciągu ulicy Nowowiejskiego, w ciągu ulicy Śląskiej, skrzyżowania z ulicą Fosza i Waszyngtona, jesteśmy już po przetargu, będą realizowane i bezpieczeństwo na tych przejściach będzie na pewno po ich zrealizowaniu dużo wyższe. Przypomnę też, że podczas realizacji każdej inwestycji drogowej wprowadzamy właśnie te elementy doświetlania przejść dla pieszych.